No, witam was w kolejnym odcinku z gry Kroniki Myrtany. Niektóry to jest odcinek 83, kurwa 135, nie wiem. Mega dużo jest już nagranych odcinków, więc mega się też cieszę, że jest to najbardziej oglądana w historii mojej seria. Dzięki widzowie. Możesz zostawić lajka na sam dobry początek, subskrypcję i na przykład dzwono też możesz zostawić. A my kontynuujemy sobie historię. Jesteśmy przy bardzo ważnym miejscu, ponieważ to miejsce, w którym się znajdujemy, to jest miejsce, w którym w poprzednim odcinku nie mogłem otworzyć. Teraz natomiast otworzyć mogę. A to, co znajduje się za tym miejscem, ja już miałem okazję zobaczyć, ale teraz i okazję zobaczyć będziecie mieli wy. Kurwa, jeden przycisk. Tyk. Złoto, Marvin, Gargus, znaleźliśmy cię Mamona, wreszcie. Pitos, Widzę, że nie widzowie, próżnowałeś. siano. Całkiem sporo nazbierali sobie tych błyskotek. Monety, kielichy, biżuteria. Nigdzie nie widzę rozjemcy. Wątpię, by tak ważny Ja artefakt widzę. leżał po prostu przysypany stosem Za złota. nami jest. Nie widzisz? Jak ściągnąłeś tu Markusa i Czemu Dostera? ściągnąłeś A tu czemu? Markusa i No za Dastera? nami jest. Każda Oj, się para świeci rąk w obozie jebaniec. jest teraz potrzebna. Nie miałem pojęcia, na co natrafimy po drodze. Wolałem nie ryzykować utknięcia za jakimiś ciężkimi drzwiami, których nie jesteśmy w stanie otworzyć. Spokojnie, Marvin. Umiem sobie poradzić w terenie. Jeszcze podziękujesz, że tu jestem, gdy moja strzała uratuje ci życie. Tymczasem pozwolicie, że napełnię swoją sakiewkę kilkoma złotymi monetami. Nie przeszkadzajcie sobie w szukaniu tego miecza. No chyba znalazł pod miecz. Oj. No i teraz się zamyka to wszystko, więc możemy na szybko otworzyć kufer. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, prawo. I z jeden z kufer możemy ściągnąć, ale więcej chyba nie da rady, no nie? Te drzwi się powinny zamykać? Tak, one się zamykają niestety. Więc no nic, dalej nie da rady. Musimy szybko brać kurwa miecz. Nie da rady, bo już testowałem Markus! wcześniej. O! Ej, co? Jakim? Co się kurwa stało? A Markus? A Markus w środku został? Jak morale? Szkoda, że nie możemy po prostu wysadzić tych. Dobra. Czy to rozjemca? Widzisz go? Jest taki piękny. No ładnie to wygląda. Leżał tu Nie będę przez ukrywać. tyle lat. Potęga tego artefaktu. Może odmienić losy naszej wyspy, jak to wie. Może i całego królestwa. Miecz, który we właściwych rękach ma zaprowadzić równowagę sił i wieloletni pokój. Marvin, dziękuję ci, że przybyłeś tutaj ze mną. To jest jednak coś, co muszę zrobić sam. Może ja powinienem spróbować? To moje przeznaczenie. Wiem, że chcesz zemścić się na lichwiarzu, ale tutaj chodzi o coś więcej. Tutaj chodzi o kroczenie drogą Adanosa i zaprowadzenie długo oczekiwanego pokoju. No, no dobra, ale mi się ty chrumkło. No dobra. Adanosie, przybyłem tutaj jako twój pokorny sługa. Ześlij na mnie swoją łaskę, bym mógł dzierżyć ten oręż i zaprowadzić pokój w twoim świętym imieniu. Gocie Krinsa, widzowie. Udało się? To się udało. Rozjemca. Ło! Ale efekty. Ale chyba go kurwa zmiotą z plasy. Żyjesz? Wyglądało to dość groźnie. Żyję. Nic mi nie jest. O, co to za życie? Może nie. Myliłem się. Myliłem się od samego początku. Cała ta wyprawa to była jedna wielka pomyłka.
Chciałem uchronić tę wyspę przed rozlewem krwi. Jedynie przyczyniłem się do kolejnych śmierci. Czy ja kiedykolwiek naprawdę kroczyłem ścieżkami Adanosa? A może jedynie szukałem zemsty i własnej chwały? Mój Bóg uznał mnie niegodnym swej łaski. Nie ma już dla mnie nadziei. No jak, no co ty? Chcesz się teraz poddać? Odnaleźliśmy rozjemcę. Kupiałeś? I nie możemy go dzierżyć. To tak jakbyśmy go nie odnaleźli wcale. Jak? Może ja spróbuję dobyć rozjemcę. Wierz mi, to nie jest przyjemne uczucie. Ja poświęciłem całe swoje życie na służbę Adanosowi. A zobacz, jak zostałem potraktowany. Jeśli chcesz jednak zaryzykować swoje życie, to próbuj śmiało. Poczekaj. Nie martw się. Skończyliście już? Macie ten miecz? To wynośmy się stąd! No, jest problem, nie zamierzam siedzieć w tym grobowcu ani chwili dłużej! Jest problem. Jeśli tak ci się śpieszy, to zawsze możesz wrócić sam. Ja muszę się jeszcze rozejrzeć. Błagam cię, pośpiesz się! To miejsce mnie przeraża! No to akurat jest kurwa klimatycznie. Są tu sobie jakieś rzeczy, jakieś kufry są. Zamierzamy najpierw pootwierać, później wrócimy do rozmowy. Eliksir siły, elegancko, szkoda, że akurat nie potrzebuję siły, bo idę w zręczność. Rozjemca, kurwa, no mogę go chyba podnieść, nie? O, nauka. Stara waga, też jest skubne. To nie jak tak. Lewo, prawo, prawo. Najpierw kufry widzowie. Eliksir zręczności, no i token, i token. Takie może być tutaj rzeczy. Krąg czwarty, wiedza magiczna, posąg Adanosa, skrzyneczka. Czuję, że ja też nie mogę dobrać tego. Mnie dojedzie Adanos. Na przykład jak mi się więcej modlił na przykład, to bym wtedy, o, eliksir ducha też fajny, można zawsze sprzedać. Jakbym się więcej modlił przed tymi posągami Adanosa, to może bym dostał. Ale dobra, podmódlmy się najpierw. Adanoska, tutaj to Adanoska. Nic mu nie będziemy dali. Dawać, tak się pomodlimy elegancko. Słuchaj. Opuść kaplicę, bierzemy rozjemcę i wynośmy się stąd. Chciałeś zrobić coś dobrego dla wszystkich. Pobudki były osobiste, ale chciałeś zrobić coś dobrego dla wszystkich. Ja już sam nie wiem, Marvin. Odkąd ten cholerny lichwiarz wymordował moich ludzi, czuję się jakbym żył we śnie. Cały mój świat wywrócił się do góry nogami. Nie wiem już, co jest dobre, a co złe. Obiecałeś mi zemstę na lichwiarzu. Już zapomniałeś? Tę bitwę będziesz musiał jednak stoczyć sam. Wybacz mi, przyjacielu. Gdy już go dorwiesz, a wiem, że w końcu go dorwiesz, i będziesz przebijał jego serce swoim ostrzem, to pozdrów go także ode mnie i moich ludzi. Niech zazna tego, co zgotował dla nas wszystkich. Dość tego. Bierzmy rozjemcę i wynośmy się stąd. Weź ten miecz, dla którego zmarło tak wielu naszych ludzi, i dostarcz go do magów wody w klasztorze. My nie możemy go dzierżyć, ale może istnieje choć mała szansa, by cała ta ofiara nie poszła na marne. Nie przejmuj się mną. Ja muszę tu chwilę zostać. Zbiorę siły, przemyślę wszystko i dogonię was. Nie no, chodź. Pamiętasz, jak wyciągnąłeś mnie z tego magazynu lichwiarza? O. Albo to, gdy potem uratowałeś mnie przy wodospadzie nad Silbach? Nie mogę cię tutaj zostawić, no w właśnie takim stanie. Komuś nas nie zostanę. Nie zostawił. Jesteś chłopakiem, ale musisz zrozumieć, że nie wszystkich możesz uratować. Ja zrozumiałem to zbyt późno, a czasami w naszych poszukiwaniach zapuszczamy się tak daleko, że sami się gubimy. To prawda akurat. Muszę po prostu chwilę odpocząć. Stawaj kurwa i mnie nie denerwuj. Zmęczony całą tą walką. Tyle lat walczyłem. Ale to, czy twoja walka ma się skończyć, czy może się dopiero rozpoczęła, zadecydujesz już sam. Weź to jako pamiątkę po naszych wspólnych zmaganiach. Żegnaj, przyjaciel. I powodzenia. No
chwila. Kessel, ty kurwa debilu jebany. Dobra, idziemy bez niego. Wiesz co, iść w oko, tylko jak my stąd wyjdziemy teraz? To jest ważne pytanie. Na wszelki wypadek rozejrzyj się dokładnie po kaplicy, kto wie, czy nie ma tu czegoś jeszcze przydatnego. Stan Kessela jest gorszy niż myślałem, nie jestem w stanie nakłonić go do ucieczki. Priorytetem jest teraz dostarczenie rozjemcy do magów w klasztorze. Kto wie, co Lichwer wyczynia pod naszym nieobecnym. Kessel będzie musiał wrócić sam, czyli pewnie nie wróci. Dobra, bierę tego rozjemcę. Okej, okay, nie zginąłem, spoko. Nic więcej tutaj nie znajdę, czas ruszać. Czas to zapisać gierkę. Zapis. Próbujemy go chwycić w dłoń. Okej. Okay. Możemy go sprzedać z warty 3000. Możemy tak zakończyć śmieszny, bo jakbyśmy mogli tak zakończyć gierkę. Ja sobie stwierdzam. Dobra. Ty, mamy lepszy łuk. Ale fajny łuk londramski. Kozacki. Że tego, że ja sobie stwierdzam, że sprzedaję to w pizdu i jakby nie muszę tego oddawać. Złote naczynie jeszcze, co tu jest za daleko, co jest za daleko? Złoty talerz, co jest tu za daleko? O, za daleko, o co tu chodzi? Coś tu jest za daleko, to jest jakiś przycisk chyba. A! O! Widzę, jak się możemy stąd wydostać. Caster, kabum. Chodź za mną, czas opuścić to miejsce. Jakiś pomysł, jak się stąd wydostać? Raczej nie wrócimy drogą, którą przyszliśmy. Będziemy musieli poszukać czegoś innego. Duster, tam jest ściana. Kabum. Duster, jak kurwa, jak Rika z tego. Pingwin z Madagaskaru. Ciekawe, ile tam było skarbów w tym, które mogliśmy podnieść. Było na przykład coś. A, to ja muszę. To skop po prostu. Dobra, myślałem, że trochę to cięższe będzie, jeżeli sam bucior. Ale dobra. Wiem, podnoś pochodnie, Marvin, żeby było coś widać. Bo Duster niestety nie umie wtrzymanie pochodni. Chyba, że nie możemy rozkazać na przykład tym postaciom, żeby zadupcały z pochodniami. No, bo fajniejsze o wiele. Co było? Słyszałeś to? No i co, głośno, no. Coś słyszałem. Bądź ostrożny. Coś słyszałem, kurwa, brań mi bębenki w uszach, wykurwio. A to pełzacze jakieś. Akurat takie groźne nie jest. Cholera! Wszędzie słychać to syczenie! Nie wytrzymam tego dłużej! Każdy liczy na siebie! Nie no, Duster. Debil jebany, no. Duster. Każdy liczy na siebie i przez siebie biegniesz? No. Fajno. Policzone. Pełzacz królewski. No jest to mocny pełzacz. Nawet dwa. Znaczy były mocne, teraz to widzę, to tam trochę mnie po siurku. Smyrną tak, siura. Ale jakoś turbo nic się nie dzieje. No i co Duster żeś narobił? Wszyscy padli, kurwa. Witam serdecznie, pełzacza. Okaże się, że my kurwa wyjdziemy z tej miejscowy. Nic tu nie ma. I tak naprawdę to nikt z nami nie wyjdzie. Wszyscy zginą, kurwa, sami wyjdziemy. Dobra, prawo czy lewo? Najpierw zobaczmy, co miał Duster. Coś tam miał. Dobra, chodźmy w lewo. W lewo jest coś ciekawego. Oprócz miliarda pełzaczy. Kurwa, no nienawidzę tych pełzaczy fest. Dobra, będę chodził z tym łukiem cały czas. Może cały czas nie, ale w miarę często. Strzelaj. I nie będę nosił te pochodni, bo nie chcę mi się chwilę jej podnosić, jak spadnie na ziemię. Tu nic raczej ciekawego nie ma. Te srebrne rzeczy. Nie wiem, może ktoś w końcu przyjdzie i powie na przykład: ja chętnie kupię od ciebie wszystkie srebrne samorodki, bo wtedy sprzedam te 500 samorodków, które mam. Może tak będzie kiedyś w końcu. W innym wypadku trochę useless, bo tak na samą sprzedaż, jakbym tak randomowo sobie sprzedawał to, no to nie wyjdzie dużo siana, tam grosze jakieś dosłownie, dostanę pewnie za to.
Boże, żelaza. Żelaza też mam dużo, no ale tam się przydaje do wykuwania broni w miarę. Ze srebra raczej broni nie wykuwamy. Zdarzy się jako tego, wiadomo. Jako dodatek srebro, ale tak to zazwyczaj nie bardzo. Dobra, czyli tutaj jednak mam iść, tak? Chyba tak, chyba że się cofam. No nie, nie wygląda na to, żebym się cofał. To rzecz żelaza. No nie, zbieramy sobie to wszystko. Nienawidzę takich miejscówek. Nudne jak skurwesyn są widzowie. Ja już czekam, żeby wyjść na zewnątrz. Żeby coś podymić, żeby z giga wolzakiem, który ma 6 metrów, kurwa, zawalczyć znowu. W ogóle ten fakt, że jak walczymy z takim mini bossem, to pojawia się taki wielki do góry, jak w Mortal Kombat czy innych takich tych pasek. Powoli schodzi, jak ubijemy, to świetny pomysł. Na podkreślenie wagi danej sytuacji. Teraz walczysz z bossem. Fajne. Podoba mi się. Ciekawa mechanika gierki. O kurwa, nie, poczekaj. Zanim tam skoczę, to może jeszcze wyczyliśmy tutaj ze 3 boczne sale. Niestety, chociaż kurewsko uważam, że nudne lokalizacje, to jestem człowiekiem, który no niestety, ale nie powstrzyma się, kiedy może iść w jakieś inne miejsce, bo... No nie dam rady, jak już gram w taką grę, jak gram tutaj, to się nie powstrzymam, żeby tu przecież nie przyjść do innego miejsca. A za to dostałem w kurwę magicznej rudy. Opłacało się? Fest się opłacało, bo tak magiczna ruda fest dużo warta. Ponadto jej tutaj nie ma, nie? I nie można ją handlować, chyba że coś takiego. Może do jakiegoś questa się przyda. Dobra, jumpujemy na dół. Raczej już do questa nie, raczej questem to już jest... Chyba już naszym questem raczej będzie strzelić w tego Walkera. O kurwa, no. O kurwa, was pojebało coś? No jak ja mam? Wy jesteście rozjebani jacyś? Kurwa, 3 golemy naraz! Ej, no ja rozumiem, kurwa, że zabawa, że wszystko fajnie. Ale 3 golemy naraz? Trochę panowie chyba przesadzone zostało tej. Kurwa, jeszcze mi światło zgasło. Dobra, no 3 golemy to nuby. Wyglądali fest groźnie. Na początku. Ale nie są aż tacy twardzi. No i to zaczęli biec, to się trochę zesrałem, nie będę ukrywać. Boki. Teraz już jesteśmy martwi. Ach, kolejne miejsca, tak? Świetnie, kurwa, fantastycznie. Dobra. Idziemy, nie będę tutaj odpalał tych wszystkich tych. Wiem po prostu, tu coś ciekawego znajdę. A, czekaj. Gdyby po prostu nie wróciliśmy do miejsca, z którego oryginalnie ten, w sensie, że tu gdzieś nie wychodzimy. A, no. I do naszych idziemy. Nic, trochę się... Zostaw mnie, łuku. Jordia, napierdalaj go tam magicznie. To on tak bije. A nie, on nie bije, po prostu nie miał HP. Jesteś wreszcie. Jak no, ci się tutaj szefa grupy nie ma. Wypatrywałem twojego powrotu od strony Wielkich Wrót. Udało mi się odnaleźć tunele wydrążone przez pełzacze. Okazało się, że prowadzą do stromej skarpy w zachodnim skrzydle. Może dlatego rozminąłeś się z Kesselem. Ruszyli za tobą już jakiś czas temu. Teraz to ich musimy odnaleźć. Spotkałem ich, ta. Spotkałem ich, ale tutaj udało się powrócić tylko mnie. Jak to? Co się wydarzyło? Kessel stracił na całą panowanie, Markus rzucił się na góry złota w skarbcu. Zanim się spostrzegliśmy, został zamknięty za ogromnymi kamiennymi ścianami. Nie mogliśmy już nic zrobić. Rozumiem. Powinniśmy byli lepiej przygotować naszych towarzyszy do tej wyprawy. Pazerność i brak roztropności to pewna zguba w miejscu takim jak to. Co zresztą? Razem z Dusterem próbowaliśmy przedrzeć się przez tunele pełzaczy, które są połączone ze skarbcem. Facet był tak przerażony, że wpadł w panikę i wbiegł sam prosto do gniazda pełzaczy. Reszty chyba nie muszę już opisywać. Strach to potężny przeciwnik. Paraliżuje nas i pozwala, by prawdziwy wróg zadał ostatni cios. Oby śmierć naszego towarzysza nie poszła na marne.
Spotkałeś kogoś jeszcze? No niestety. Kessel stracił nad sobą panowanie, gdy zrozumiał, że nie może dzierżyć miecza. Próbowałem go wyciągnąć, ale został w grobowcu. Mówił, że musi sobie wszystko przemyśleć i odnaleźć w swym sercu jeszcze trochę wiary. Obiecał też, że nas dogoni, ale nie wiem, czy powinniśmy na niego czekać. Nie dziwię się mu w zupełności. Nawet człowiek tak wielkiej wiary po tych wszystkich wydarzeniach mógł się złamać. Możemy się jedynie pomodlić o światłość umysłu dla niego. Przed nim walka z samym sobą. Taka, którą wygrać musi sam. Marvin, jestem pewny, że zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, by ich uratować. To przeklęte miejsce. Nigdy nie powinniśmy byli tutaj schodzić. Legendy były prawdziwe. Każdego, kto tu przybędzie, czeka jedynie śmierć i cierpienie. Co z naszą misją? Co z rozjemcą? Udało ci się go odnaleźć? Nie tylko legendy o śmierci i cierpieniu były prawdziwe. Ja tylko tak. Ja nie mam co tu mówić, widzowie. Ja tylko co. Jednak się udało. Każdy dialog, tylko tak. Może uda się w końcu przekonać przeora, by nakazał radzie magom z klasztoru przywołanie ich jaszczu do porządku. Proszę, pokaż mi je choć na moment. No dobra. Uważaj, wygląda na to, że chroni je jakaś magia. Kessel mówił, że sam Adanos decyduje o tym, kto może dzierżyć jego ostrze. Jest przepiękne i zupełnie inne niż się spodziewałem. Artefakt samego Adanosa w moich rękach. Czuję pragnienie, by spróbować go dobyć. Weź go. Musimy jak najszybciej dostarczyć go do Rady Wody. Już myślałem, że zdrada będzie. Wynośmy się stąd. Mamy to, po co przyszliśmy. Ale ty znowu. Kurwa, no. Idole. Co się działo pod moją nieobecność? Pod moją nieobecność. Co się działo? Nie było cię w obozie kilka godzin, więc Kessel stwierdził, że może gdzieś utknąłeś. Wziął ze sobą dwójkę ludzi i ruszyli za tobą. Korytarze wokół obozu były już oczyszczone, więc razem z pozostałymi zajęliśmy się dokładnym przeszukiwaniem najbliższej okolicy obozu. Znaleźliśmy wiele starych zapisków i całkiem sporo kosztowności. Wiele z nich było całkowicie przysypanych gruzami. Ale trochę machania kilofem dało rezultaty. Myślę, że powinno to wystarczyć jako godziwe wynagrodzenie dla wszystkich, którzy tutaj z nami wyruszyli. I oczywiście jako dar dla rodzin tych, którym nie dane będzie ujrzeć światła dziennego. Spokój okazał się jednak złudny. Jakby spod ziemi zaczęły wyrastać kolejne szkielety. Nie umarli, ciągnęli tutaj jeden za drugim. Pewnie odnalezienie rozjemcy ich wszystkich rozbudziło. Obawiam się, że jeśli jak najszybciej się stąd nie wydostaniemy, to dołączymy do tych wszystkich błąkających się korytarzy. No już stoisz, Jordan, i pierdolisz, no to... Ruszajmy. Zido. Nie ma czasu do stracenia. Zido. Nasi ludzie pracowali bez wytchnienia i kładka nad przepaścią powinna być już gotowa. Wspominali coś o tym, że bez ciebie nie zamierzają po niej przechodzić. Będziesz musiał z nimi porozmawiać. Ale to nie wiem, czy to dobrze, że beze mnie nie chcą iść, czy ja muszę próbować kurwa jako pierwszy. Bo nie wiem. Siemo. Patrzcie, kto się pojawił. Nasz wielki łowca przygód. To ty nas tutaj zaciągnąłeś. I ty teraz nas wyciągniesz. Przecież kładka jest gotowa. W każdej chwili możemy się wydostać. Nikt po niej nie przejdzie. Dopóki ty nie sprawdzisz, czy jest bezpiecznie. Nie będziemy więcej nadstawiać karku, byś ty mógł sobie biegać po swoich ruinach. Czy kładka wytrzyma? Wykorzystaliśmy całe drewno, które pozostało. Musi wytrzymać. W razie, gdyby jednak nie wytrzymała, to wolę zostać tutaj, niż lecieć tam. Ja nie wiem, tu powolna śmierć. Odsuńcie się, pokażę wam, jak to się robi. Nie tak prędko. Nie wyjdziemy stąd bez obiecanych skarbów. Bierz te skrzynie. Jeśli przejdziesz przez cały most z załadowaną skrzynią, to i reszta z nas może bezpiecznie go przekroczyć z drobnymi upominkami. Harry Jordan, klasycznie. Goticzek 2. Trochę się nie dziwię, rozumiem. Łe, na chillku. Trzeba powinno wszystko jawnąć. Widzicie? Jestem po drugiej stronie, cały i zdrowy. Wasza kładka jest bardziej stabilna, niż sami przypuszczaliście. Zbierzcie wszystko, co cenne, i wynośmy się stąd. To będzie jakiś plot twist. Nie wierzę w to. Nie ma?
No plot twist? A wszyscy się zebrali, o. Musimy jak najszybciej wyruszyć do klasztoru i przekazać przeorowi rozjemcę. Co z Kesselem? Zostawisz go tak tutaj? Od niego zależy, czy w ogóle podejmie próbę. Musisz coś zrozumieć, Marvin. Nie zawsze możemy kogoś uratować. Choćbyś nie wiem, jak się starał, czasami po prostu nie masz na to wpływu. Raz decyzja należy wyłącznie do osoby, którą chcesz uratować. I później innym nie razem jest. O jej losie zadecyduje ktoś całkowicie inny. Czasami taka jest po prostu wola Adanosa. Nie, zgadzam się. Naszym zadaniem jest starać się ją usłyszeć. Ale w tej rozumiem, że gra komputerowa. Wykonywać najlepiej, jak tylko potrafimy. A normalnie to się nie zgadza. Walić ciosa na mordę i tego. Trzymaj. Chyba poszło mi lepiej niż się spodziewałem. Wyśmienita broja z Warzhala. Jest wygodniejszy niż myślałem. Wielkie dzięki. Bez tej zbroje, co mówię, że zajebiście by było mieć taką zbroję. Gusów lichwiarza nie będzie miał najmniejszy. Ty, ale wysło. Jasne. Dla ciebie wszystko, kolego. Dzięki, panie Skamy. Następnym razem, kiedy ktoś poprosi mnie o wzmocnienie antycznego pancerza, to nie będę się wahał, tylko od razu odpowiem jasne i wezmę się do pracy. Dobra, ty, poka. No, nie no, może być siekiera akurat. Siekiera. Siekiera jest. No, jest to solidny ten. Jest to solidny palce, że w gry jak zajebiście wyglądamy. Dobra, no to co? Badamy chyba, co? Hey. Za dużo nas nie zostało niestety. Idziemy. Lecimy, tak? Na zewnątrz? Muszę przejść przez wrota prowadzące na zewnątrz i jak najszybciej udać się do klasztoru. No to dzisiaj jeszcze klasztor, myślę, na spokojnie odwiedzimy. Nic nie widzę, nawet kurwa, gdzie idę. Stop. A, w ścianę idę. Wychodzi... błąd gry. Dobra, widzowie, wróciłem. M-save z 10 minut wcześniej, więc chwilę mi to zajęło, ale... jest gituwa. Wiecie co? Ja myślałem, że to koniec będzie, nie? Ale jest jeszcze jeden rozdział. Jednocześnie się super kurwa cieszę, ale super jest mi przykro z tego powodu, bo ja już myślałem, że my już kończymy widzowie. Nie chcę kończyć, ja bym to w to grał milion lat, ale nie chce mi się tego nagrywać w tym odcinku. To jest jakieś przesada, to jest to 80 odcinków, to jest niemożliwe kurwa. Jak ktoś zobaczy, że jest 90 odcinek serii, to nie ma takiej szansy, że ktoś to zobaczy. Jeżeli ktoś oglądał u kogoś, u kogokolwiek, nawet największego youtubera, serię od zera odcinka, od pierwszego odcinka, tak? Od początku. Musimy sprawdzić, do 90 z jakimś kurwa turboświrem. Myślę, że to jest kurwa fizycznie niemożliwe. Tyle przesiedzieć i obejrzeć. No to co, idziemy? Tylko ja żadnej broni nie mam, poczekaj no. Kurwa nie ta. To mam za mało zręczności. Przypadkiem no, korsarz oceanów, niech będzie i dałem mi tułka. Tego nie mogę, ale mogę tego, lecimy. Kurwa, to mogę się zręczności nauczyć. Tylko nie wiedziałem, że dostaniemy jakieś fajne łuki. No mogę zręczność zainwestowałem w strzelanie z łuku. O kurwa, ty. Wilczy synowie? Co oni tutaj robią? Ponownie się spotykamy, Marvinie. Gdy tylko wszedłeś do mojej sali tronowej, wiedziałem, że nie jesteś kolejnym zwykłym najemnikiem. Muszę przyznać, że narobiliście niezłego zamieszania tą swoją wyprawą. Wy się znacie? O co tutaj chodzi? Dlaczego przyprowadziłeś ze sobą całą armię? Poczciwi magowie wody. Spokojnie, ja również jestem wyznawcą Adanosa. Nie stanie wam się krzywda. Niestety nie mogę jednak pozwolić, byście przeszkodzili mi w moich planach. Marvinie, przypuszczam, że masz coś, co należy do mnie. Czas byś mi to oddał. Proszę, mogę mu to oddać? O czym ty mówisz? Próbujesz zrobić idiotę z siebie czy ze mnie? Żaden z tych scenariuszy nie poprawia twojej sytuacji. To chyba oczywiste, że przybyłem po to samo, co sprowadziło was w to miejsce. Rozjemca będzie należał do mnie. Nie udało nam się zdobyć rozjemcy. I dlatego w wielkim pośpiechu wychodzicie z twierdzy. Wiem, że go masz. Znam cię na tyle dobrze, by wiedzieć, że nie zostawiasz roboty niedokończonej. Moja kopalnia i los Jona są tego najlepszym przykładem. Nie oddam ci rozjemcy. Pozwól nam przejść.
Nie jesteś w żadnej pozycji do dyktowania, co mam zrobić. Widzisz tych wszystkich wojowników? Miałeś okazję ich poznać, gdy odwiedzałeś moją twierdzę. No nie dam sobie z nim rady. Wiesz, że to najlepsi wojownicy na całej wyspie. Rady. Całkowicie oddam swojemu władcy. Jeśli nie oddasz miecza po dobroci, to nie skończy się to dobrze dla was i waszych przyjaciół w środku. To no twoja ostatnia szansa. Oddaj mi rozjemca, a pozwolę wam żyć. Kurwa jebana ci kopalnie srebro, oczyściłem, żebyś miał golda. Rozjemca zostaje ze mną. Jeśli tak ci na tym zależy, to będziesz musiał o niego walczyć. Przykro mi, że tak to widzisz. Niestety nie mam teraz czasu na pojedynki z dzieciakiem. W tym momencie toczy się walka o losy tej wyspy, a ty jesteś jedynie małą, nic nieznaczącą przeszkodą. Kuśnicy. Ci chłopy... O kurwa. Tak myślałem, że niestety... Ale ten napierdala, ty! Pokaż się, Ardias. To żadne. Nigdy więcej nie próbuj się ze mną mierzyć. Czyli nie mamy wyboru. Musimy oddać. No tak myślałem. No normalnie to bym oddał. W sensie... Wyglądało na to, że od po samego początku niestety. Bo niestety, ale no nie mamy szans tutaj. Pokonać tej armii. Nawet jeżeli cała armia by mnie zaatakowała, nie ma szans. Nawet jeśli. No na pewno by mnie raczej zaatakowała. A najlepszym scenariuszem to by tylko mnie ten boss zaatakował, tak sobie pomyślałem, ale później powiedział, że nie, że on raczej pasuje, nie jestem nic nie wartym pochołkiem. Sadek. I no, więc z armią nie miałbym szans. No nic, to musimy mu to oddać. Tak jak zwykle, kurwa. Wszystko miało pójść łatwo i co? I będziemy teraz jeszcze 6 misji odbierać tego rozjemcę. No ale niech będzie. Muszę zmienić mindset, bo znowu grinduję strasznie. Dzisiaj już nagrywam kolejne odcinki, kolejne, już znowu liczę na to, że jest koniec, a ostatnio mówiłem, żeby tak nie robić. Wygrać sobie na chillku, wtedy kiedy będę miał ochotę, na tyle ile będę miał ochotę, a nie rushować tego. A jak już widzę kurwa koniec, to już muszę przerushować, no push it to the limit. Jak już jesteś prawie na końcu, to muszę spuszować. Dobra, wszystko tak samo zrobimy. Nie. I teraz na co? Chyba nie mam wyboru. Oto rozjemca. Marvin, nie rób tego. Rozjemca musi trafić do klasztoru. To jedyny sposób, by w końcu zmusić magów do powstrzymania szaleństwa lichwiarza. Uspokój się, magu. Volker to jedynie pionek na wielkiej politycznej szachownicy. Na Archolos nie ma miejsca dla jego nieprzemyślanych i agresywnych działań. Marvinie... Podjąłeś właściwą decyzję. O, no nie miałem innej, kurwa. Mnie rozjebał, kurzą. Ej. Wspaniałe ostrze. Godne władcy wyspy. O, godnie? Cudem no właśnie. Nie zmroził cię na kość. Kessel ledwo przeżył swoją próbę dobycia go. Nie porównuj mnie do byle parobka. Jestem dziedzicem Wolfzaka. Przywódcą Wilczych Synów i jedynym prawowitym protektorem tej wyspy. Mój naród był od wieków wierny Adanosowi. Rozjemca to moje przeznaczenie. Okazałeś się bardziej przydatny niż myślałem. Niestety, tutaj kończy się twoja przygoda. Doceniam twoją współpracę, ale nie mogę ryzykować, że ty lub twoi towarzysze zakłócicie w jakiś sposób moje plany. Traficie do lochów w Wilczym Leżu. Będziecie mieć pod dostatkiem jedzenia i picia. A kto wie, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli i będziecie się dobrze sprawować, to w najbliższej przyszłości ponownie ujrzycie światło dzienne. Przygotować się do wymarszu. Aleś, wy wyciągnijcie za wszystkich pozostałych. Wy zaprowadźcie później ich wszystkich do lochów w Leżu. Gdyby próbowali uciekać, zabić. Iść, że będę próbował. No dobra. Czy to nie ty zszedłeś do kopalni po Jona? No ja, no. No. Tak, co z tego? To przez ciebie Jon nie żyje. Zamordowałeś go tam z zimną krwią. Co prawda Ulryk mówił, że macie trafić do lochów, ale niestety byliście na tyle nierozsądni, że zaczęliście uciekać. No nie, no co ty pierdolisz, debilu jebany. Przekaż wiadomość magom. Muszą się o tym dowiedzieć. Dobra. Wow! Nice! Ło, kurwa, co się dzieje? Witam! Jak ty się tutaj... Riordan? Gdzie jest Riordan?
Jak to gdzie? Wyruszył z tobą na tę szaleńczą wyprawę. Co się tam stało? Dlaczego nagle się tutaj pojawiłeś? Korytarze Vardal okazały się pełne ożywieńców i pułapek. Tylko garstka z nas uszła z życiem. A czego ale mam kogoś zbroję. Wyruszając do opuszczonej od dziesiątek to jest najważniejsze. Zaklętej twierdzy? Takie miejsca to skupiska sił Beliara. Co z Keselem i Riordianem? Czy oni też polegli? Obaj żyją, a przynajmniej żyli, gdy ostatni raz ich widziałem. Udało nam się odnaleźć kaplicę ze skarbcem w ruinach. To tam wśród stosów złota i innych antyków, na zdobionej wadze, złożony był rozjemca, miecz z legend, po którego wyruszyliśmy. Znaleźliście rozjemcę? To przecież niemożliwe. Wszyscy myśleliśmy, że to tylko legendy. Pokaż mi go. Z tym może być problem. Gdy opuszczaliśmy ruiny, czekał już na nas Ulryk ze swoją armią. Zażądał miecza pod groźbą wymordowania wszystkich z nas. Nie mieliśmy zbytniego pola do negocjacji, mając wycelowanych w siebie kilkadziesiąt kurz. Adanosie! Ulryk? Można się było tego domyślić. Vardal to ruiny twierdzy Wilczych Synów. Z pewnością nie chciał, żeby obcy naruszali miejsce spoczynku jego przodków. A jakby nie patrzeć, rozjemca należy do niego zgodnie z prawem dziedziczenia. Ale ta armia i groźby? To do niego niepodobne. Zawsze miałem go za człowieka spokojnego i opanowanego. To wszystko dalej nie wyjaśnia, jak się nagle znalazłeś w środku naszej kaplicy. Co tam się jeszcze wydarzyło? Kessel po odnalezieniu próbował go dobyć. Doriordian mnie uratował. Doriordian mnie uratował. Ulryk zostawił kilku ze swoich ludzi, by odprowadzili nas do lochów. Ci jednak mieli zupełnie inny pomysł. Wyciągnęli bronię i chcieli się na nas rzucić, ale Riordian w ostatnim momencie użył jakiegoś zaklęcia i znalazłem się tutaj. Dopiero co został magiem, a udało mu się dokonać teleportacji innej osoby? Adanos rzeczywiście musiał obdarzyć go sporą łaską. Miejmy nadzieję, że i w tej sytuacji mu dopomógł. I Riordian również jest w jakimś bezpiecznym miejscu. Kessel po odnalezieniu rozjemcy próbował go odobyć. Nie skończyło się to najlepiej. Gdy tylko uniósł miecz, wydobyła się z niego lodowa fala, mocno go raniąc. Bardziej niż ciało, złamany został jednak jego duch. Co masz przez to na myśli? Kessel całkowicie się załamał. Wierzył, że to jemu będzie dane dzierżyć rozjemcę. Chciał dzięki temu dokonać zemsty i zaprowadzić na wyspie pokój. Gdy zdał sobie sprawę, że to nie jemu przeznaczony jest ten miecz, dostrzegłem w jego oczach pustkę. Arogancki Kessel! Jak on śmiał w ogóle liczyć na to, że zwykły śmiertelnik będzie w stanie dzierżyć artefakt Adanosa? Zamiast być pokornym narzędziem w rękach swojego boga, poprzez swoją pychę doprowadził się do takiego samego końca, jaki spotyka wszystkich fanatyków Inosa i Beliara. Gdzie jest Przeor? Musi dowiedzieć się o odnalezieniu miecza. Chciał swojego... Lichwiarz musi kurwa w końcu zostać ukarany za swoje zbrodnie. Przeor niestety nie może cię w tym momencie przyjąć. Wczorajszej nocy stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Nie jest w stanie się poruszać ani mówić. Czemu nie podacie mu po prostu mikstury, którą zarekwirował mi i Riordianowi? Niestety, młodzieńcze, obawiam się, że to choroba, na którą nie pomaga żadne lekarstwo. Nasz miłościwy Przeor jest już bardzo sędziwy. Adanos i tak był już dla niego bardzo łaskawy, jeśli chodzi o długość życia i zdrowie. Przeor musi teraz przede wszystkim odpocząć, a nam pozostaje modlić się o wstawiennictwo naszego Pana. Pozwolisz, że dopytam cię jeszcze o jedną rzecz? Gdy opowiadałeś o rozjemcy, wspomniałeś coś o jakiejś wadze, na której był złożony. Masz ją może przy sobie? No mam. Miłościwy Adanosie, ten przedmiot jest zdecydowanie starszy niż cały... A co jakbym tego kurwa nie zabrał? Muszę coś sprawdzić. To by się teraz stało. Marwinie, chodź za mną. Już idę. Ingolfie, wytłumaczysz nam wreszcie, o co tutaj chodzi? Dokończ modlitwę, bracie, i przyjdź do mojej izby. Wygląda na to, że stoimy właśnie przed przełomowym odkryciem. Co się dzieje? Uuu, krew na rękach, rozdział 6. No dobra, czarna godzina. Moje opowieści naprowadziły Ingolfa na jakiś pomysł. Mam udać się z nim do jakiegoś pokoju. Ingolf, nie Indolf. Kurwa.
Ingolf. Golf. Dobra, idziemy za nim, widzowie. Czyli tak jak mówiłem, na początku myślałem, że jest to ostatni rozdział. Zanosimy miecz. Sprawy się nie komplikują i wszystko idzie zgodnie z planem. Natomiast później zobaczyłem przypadkiem na internecie, że jest rozdział szósty. Sobie przeglądałem takie gotikowe forum na Steamie. No i zobaczyłem, że jest rozdział szósty. Pomyślałem, aha, no i dzisiaj chciałem ogólnie gierkę skończyć. I tak jak mówię, no znowu za bardzo raszuję, jestem zbyt zmęczony i za bardzo raszuję granie w grę. Wśród moich ksiąg. Prawie mi to teraz jeszcze przyjemność, ale już Nexta nie nagrywa. A normalnie jakbym wiedział, że na przykład się skończy, że jesteśmy przy końcu, ale z pewnością znajdziemy w niej. No to bym pewnie nagrywał odcinki z 8 albo 9 odcinków pod rząd. Lekturze opowiadającej o historii wyspy. Gdy dowiedziałem się o waszej wyprawie, z ciekawości zacząłem wertować te stare kroniki. Sugerują, że prawda o rozjemcy może być zupełnie inna, niż wszyscy przypuszczali. O co chodzi? Nie to. Mam poszukać w pokoju Ingolfa księgi zatytułowanej Potęga Równowagi. No dobra. A, to jest ten pokój, z którym skakaliśmy. Ale to... O, jest! Hej, mam twoją księgę. Wspaniale, pokaż mi ją. Niesamowite, przez tyle lat nikt na to nie wpadł. Jak mogliśmy być tak ślepi? To się okazuje, że miecz dobywa tylko największy złoczyńca, tak? Coś takiego na bank. To jak? Oświecisz mnie w końcu? Wygląda na to, że rozjemca wcale nie jest mieczem. Jeden z tłumaczy pierwszej spisanej historii wyspy Archolos popełnił błąd. Oryginał tekstu mówi o tym, że władcy dawnego Archolos utrzymywali pokój poprzez rodowe ostrze i rozjemce, które dawały moc, by zgasić ducha walki w sercach najbardziej zagorzałych przeciwników oraz wprowadzać pomiędzy ludźmi prawdziwą sprawiedliwość i równowagę. Podczas któregoś przekładów zniknęło słowo i, a kolejne opracowania i powstające legendy tylko ugruntowały ten pogląd. W ten sposób rodowe ostrze i rozjemca dla przyszłych pokoleń stały się jednym i tym samym przedmiotem. Sam pomyśl, o ile lepiej brzmi historia, w której to miecz jest rozjemcą. Przynajmniej taka jest moja teoria. Zgadzałoby się to z historią, którą nam opowiedziałeś. Nic dziwnego, że miecz i waga były zaraz obok siebie. Dla władców twierdzy to były dwa równie ważne artefakty. O, czyli rozjemca... Ty, a jak ja bym bez tej wagi, kurwa, wyszedł? Co się teraz stało? Bo przecież tą wagę w ostatniej chwili jakoś się zorientowałem. Znaczy nie, no nie, w ostatniej nie, ale... No nie zorientowałem się za pierwszym razem. Ty, co by wtedy było? To jest aż ciekawe, żebym wczytał i zobaczył, co by się stało. Na przykład wyrzucił albo coś. No, w takim... Tak. Zgasić ducha walki może? W jaki sposób waga miałaby wprowadzać sprawiedliwość? No, ta waga nie jest zwykłym urządzeniem. Równowaga. Informacji z księgi, których dla mnie szukałeś, no tak, ma to sens. Wbrew pozorom waga ta nie służy do sprawdzania, jak ciężkie są przedmioty. Magia, która w niej tkwi, pozwala ocenić i porównać prawdziwą wartość rzeczy. Z takim narzędziem każda transakcja może być w pełni sprawiedliwa. Pomyśl, ilu konfliktów można by w ten sposób uniknąć. Autor księgi nie podaje informacji o tym, jak stara jest waga, ale jego zdaniem artefakt ten pochodzi jeszcze z zamierzchłych czasów, gdy cały nasz świat zamieszkiwały zupełnie inne kultury. Wtrąca jeszcze coś o tym, że już wtedy wierzono w Adanosa. By ukarać nieposłuszeństwo swych wyznawców, zesłał wielką powódź, która sprawiła, że do dzisiaj zachowały się jedynie pojedyncze relikty ich dawnej świetności. Ta część brzmi już jednak jak fantazja. Nie zmienia to jednak faktu, iż w przedmiocie czuć aurę równowagi Adanosa. Jesteś tego pewny, Ingolfie?
Tak jak już mówiłem, to jedynie moje teorie. Jednak wszystko wskazuje na to, że chociaż część z nich jest prawdziwa. Zgasić ducha walki może odnosić się do lodu wydobywającego się z ostrza. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Ta niezwykła waga wymaga jednak dziesiątek lat skrupulatnych badań, żeby być w stanie powiedzieć o niej cokolwiek więcej, a co dopiero poznać tajniki jej działania. Jedno spieszony jest kurs robimy. Pod żadnym pozorem nie możemy pozwolić, by wpadła w niepowołane ręce lub co gorsza, znowu niszczała przysypana gruzami. Marwinie, wiem, że dopiero co został ci odebrany rozjemca, ale muszę prosić cię, byś zostawił tę wagę z nami. Nie mam żadnej materialnej nagrody, która mogłaby ci zrekompensować jej wartość, lecz jestem pewny, że sam Adanos podziękuje ci za ten gest podczas następnej modlitwy. Co to znaczy milcz? Dobra. No dobra, trzymaj. Co się dzieje? Arcymistrzu, wybacz, że przeszkadzam, ale mam bardzo pilną wiadomość. Wieża sygnałowa płonie. Co? Jak to? Macie jakąś informację, co się mogło wydarzyć? Nie, arcymistrzu. Gdy tylko dostrzegliśmy światło i dym, natychmiast przybiegłem przekazać informację. Musimy to sprawdzić. Ależ Notgerze... Co to nie powiedz? Macie pożar i musicie to sprawdzić? Wiem, co nakazał! Nie zapominaj, że aktualnie to ja jestem zwierzchnikiem klasztoru. Przeor nakazał nam czekać na znak. Myślę, że dzisiaj dość ich już mieliśmy. Najpierw jego niedyspozycja, później odkrycie prawdy o rozjemcy, a teraz jeszcze sygnał z wieży. Kto wie, czy to nie sami orkowie spróbowali zbliżyć się do Silbach. Marwinie, ostatnio miałeś okazję wiele podróżować po wyspie, a ja nie opuszczałem murów zakonu od dobrych kilku lat. Udasz się tam ze mną? Oczywiście, że tak. Czyżbyście w końcu zamierzali interweniować w świat zewnętrzny? Przyznaję to z pokorą. Ty i wielu młodych magów miał rację. Zbyt długo siedzieliśmy zamknięci w naszym bezpiecznym klasztorze. Pozwoliliśmy, by na wyspie szerzyła się nieprawość. Teraz jestem już pewny, że Adanos chce, byśmy na nowo przywrócili tutaj ład i porządek. Czy to oznacza, że upewnicie się, że lichwiarza dosięgnie sprawiedliwość? Masz moje słowo. Jeśli ten człowiek jest winny wszystkich przewinień, o które go oskarżacie, to zasłużona kara go nie ominie. No i koks. Notgerze, widzę, że nie odwiodę cię od tego pomysłu, lecz ufam, że czynisz to zgodnie z wolą samego Adanosa. Ale dużo akcji dzisiaj. To ty jesteś najwyższym wśród nas i nie śmiem wydawać... Po 20 minut jest prowadzony dialog i nawet nie wiem, co za bardzo ja mówić. Udał się z Marwinem na wieżę sygnałową. To na tobie spoczywa odpowiedzialność za klasztor i przygotowanie magów w razie najgorszego. Nie możemy ryzykować, że coś ci się stanie. Mam nadzieję, że nie będziesz ich musiał użyć, ale przyjmij te eliksiry lecznicze. Jeśli potrzebujesz jeszcze przygotować swoje wyposażenie przed drogą, to na placu klasztoru znajdziesz potrzebne przyrządy, a nawet kilku gości, którzy pewnie chętnie z tobą pohandlują. Będę tu na ciebie czekał. Dobra. Ktoś nowy? Ktoś, jakaś nowa ekipa? Ekipa sprzedająca jakieś dragi, eliksirki, coś? Mogę sobie łyknąć? Masz sobie łyknąć? Nowe rzeczy? Nowe rzeczy na mieście? Nie ma nic. Nudy. Ktoś tu jeszcze będzie? Nie, też nudy. No nic, widzowie. Udajemy się dalej, ale udamy się tam dalej do tej wieży sygnałowej w następnym odcinku. Ja idę spać, a was zapraszam na kolejne odcinki tej gry, czy z różnych innych gier, które znajdziecie na tym kanale. Tak samo streamy są, więc możecie wpadać, że nie powinny być. No i drugi kanał vlogowy. Tam sobie z Rewindu zrobiłem. Jest koks, 4000 osób widziało, czy to ma, ty jeszcze nie? Więc musisz koniecznie. Do zobaczenia.